Cześć, cieszę się, że mogę się z Wami podzielić swoją wiedzą o tym, jak szybko i skutecznie odstresować się i zregenerować w różnych trudnych sytuacjach w pracy handlowca. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że wszystkie reakcje stresowe naszego ciała i umysłu są dla nas dobre. Wszystkie czemuś służą i pełnią bardzo ważne funkcje. Przede wszystkim warto pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak jeden stres. Mamy kilka różnych reakcji stresowych, wszystkie są dla nas dobre i wszystkie pełnią bardzo ważne funkcje w naszym życiu. To, co powinniśmy nauczyć się robić, to dobrze je rozpoznawać i właściwie nimi zarządzać. Właściwie zarządzać swoją uwagą i swoją energią. Przed wizytą, czy przed jakąś trudną sytuacją, przed wyzwaniem, korzystamy z reakcji na wyzwanie, kiedy ciało jest pobudzone, nasze serce bije mocniej, krew krąży szybciej, możemy czuć motylki w żołądku, miękkie kolana, albo że coś dzieje się z naszym głosem. To znaczy, że wszystko jest ok. Nasze ciało i umysł przygotowują nas na to, żeby sprostać wyzwaniu. Najgorsze, co moglibyśmy zrobić w tej sytuacji, to próbować się uspokajać. Wręcz przeciwnie, powinniśmy podtrzymywać to pobudzenie, ale zamiast mówić sobie, jestem zestresowany, mówimy sobie, jestem podekscytowany. Założę się, że nie znacie żadnego sportowca wysokiej klasy, który na pytanie dziennikarza, czy jest pan, pani zestresowana, odpowiedziałby tak, jestem zestresowany. Oni zawsze odpowiadają, że są podekscytowani. Bo właśnie na tym polega trening mentalny, żeby uczyć się dobrze kierować reakcjami naszego ciała. Co zrobić w praktyce? Przede wszystkim podziękować swojemu mądremu ciału za to, że nas przygotowuje do sprostania wyzwaniu, a po drugie możecie podtrzymać to pobudzenie, na przykład słuchając sobie rytmicznego kawałka muzyki, czy nawet wymyślając sobie swój własny okrzyk bojowy, tak jak robią to nowozelandzcy sportowcy, którzy tańczą hakę przed zawodami rugby. Po trudnym spotkaniu powinniśmy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, potraktować to jako lekcję. Wtedy będziemy mogli świadomie skorzystać z jednej z reakcji stresowych, jaką jest reakcja uczenia się i rozwoju, która sprawia, że jeśli wyciągamy wnioski, to nasz mózg staje się coraz bardziej plastyczny, jesteśmy coraz lepiej przygotowani na przykład na kolejną wizytę. Z praktycznego punktu widzenia warto przygotować sobie zestaw pytań o tym, co zrobiłem dobrze, co następnym razem mógłbym zrobić lepiej, jakie wrażenie po sobie pozostawiłem, tak żeby domknąć tą sytuację. A po drugie, żeby się szybko zregenerować, żeby się odprężyć, odpocząć, możemy zastosować bardzo prostą, ogólnodostępną i skuteczną technikę, jaką jest świadome oddychanie. Oddychanie to jest jedna z tych czynności, którą robimy cały czas w sposób nieświadomy, natomiast możemy szybko się przełączyć na świadome oddychanie i wykorzystać udowodnioną naukowo moc tego mechanizmu. Jedna z skutecznych, prostych technik, którą możecie zastosować nawet w samochodzie, jest tak zwane box breathing, stosowane przez żołnierzy amerykańskich, Navy Seals i policjantów, którzy muszą szybko się regenerować i odzyskiwać poczucie wpływu w różnych trudnych sytuacjach. Na czym ona polega? Oddychamy głęboko, wykorzystując do tego jamę brzuszną i nasze płuca. Wciągamy powietrze, licząc powoli do 4. Przytrzymujemy, licząc do 4 i wypuszczamy powietrze, również licząc do 4. Ta metoda jest bardzo skuteczna, dlatego że pomaga nam szybko pobudzić przywspółczulny układ nerwowy, który właśnie odpowiada za to, że się regenerujemy, że odpoczywamy i odzyskujemy poczucie kontroli nad sytuacją. Podsumowując, wszystkie reakcje stresowe są dla nas dobre. Przed trudną sytuacją dbamy o to, żeby być pobudzonym, żeby się ekscytować. Natomiast po trudnej sytuacji wyciągamy wnioski, domykamy, a jeśli chcemy się szybko zregenerować, możemy zastosować ćwiczenia oddechowe. Powodzenia!